Panie trenerze, sparing, kolejny sparing z bardzo solidnym rywalem, z czeskim drugoligowcem, który był no tak naprawdę o krok od awansu do czeskiej ekstraklasy. Przegrywamy 0-3. Jakie wnioski, jakie opinie? Wnioski, nie nazwę dzisiaj meczu sparingiem, tylko treningiem, bo 6 zawodników nowych grało w pierwszej połowie, którzy tutaj u nas są, łącznie z testowanymi. Uczymy się siebie i tutaj w tych sytuacjach są to dla nas treningowe sytuacje, jeżeli chodzi o cały aspekt taki piłkarski. W drugiej połowie tak samo grupa zawodników z drugiego zespołu, grupa zawodników tutaj z regionu, którzy przyszli do nas i starają się o miejsce w składzie. Ci chłopcy się uczą, widać, że chcą i to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast będziemy jeszcze popełniali przez jakiś okres błędy, bo one są zawsze wkalkulowane w proces budowania zespołu. Przypomnę pierwszą rozmowę, że na pewno ten pierwszy okres przy budowie nie jest łatwy. Zawodnicy uczą się siebie, uczą się swoich zachowań na boisku. My jako trenerzy pomagamy im w tym. My próbujemy zadbać o całość struktury naszej zespołowej. I jeżeli chodzi o ilość takich dobrych zachowań, na pewno było co najmniej kilka. Jeżeli chodzi o ilość błędów, na pewno było co najmniej kilka. Od tego jesteśmy my, trenerzy, żeby pomagać zawodnikom, żeby ta przewaga szła w stronę dobrych zachowań, a te słabsze zachowania, żeby eliminować. To poproszę jeszcze o kilka zdań na temat zawodników i testowanych, i tych, którzy już oficjalnie dołączyli do naszego zespołu. Cały czas jest grupa tych zawodników, którym trener się przygląda, ale oficjalnie też są już z nami Jewgeni Zacharczenko, Salwador Pryka i Przemysław Lech. Poproszę kilka słów na temat tych zawodników. Wypowiem się tylko na temat tych zawodników, których już pozyskaliśmy. Żenia bardzo długo z nami trenował w tym okresie, wiadomo, ze względu na wojnę. Trafił do nas zupełnie przypadkowo, ale na pewno nie jest przypadkowym zawodnikiem. Ma drobną kontuzję, od jutra wchodzi w trening, także już będziemy mogli jako trenerzy, jako zespół zacząć wystawiać go i w treningach, i w meczach, w ostatnim meczu kontrolnym. Długo jest z nami, także mogę powiedzieć, że to jest tak nasz zawodnik już od 2 miesięcy i tutaj nie mam żadnych obaw, jeżeli o jego chodzi postawę. Salwadora tak samo testowaliśmy w zimie, wybraliśmy mu ścieżkę rozwoju taką, ponieważ u nas kadra już była zamknięta, żeby poszedł grać. To była świadoma nasza decyzja, widzimy potencjał w tym zawodniku. Oczywiście on musi się obronić na boisku. I tutaj też nie mam jakichś większych znaków zapytań, jeżeli chodzi o tego zawodnika, bo go znam. Trzecim zawodnikiem Przemek Lech. Przemek jest takiego profilu, szukaliśmy zawodnika w tym wieku, ponieważ w tym wieku nie mamy żadnego zawodnika, czyli w takim najlepszym wieku piłkarskim, 27 lat wczoraj skończył. Duże ogranie na poziomie drugiej, pierwszej ligi, ostatnio występował w trzeciej. Ale z powodzeniem wywalczył awans jako podstawowy zawodnik ze Stalą Mielec do pierwszej ligi. Także tutaj mieliśmy po odejściu Vlada, po odejściu Michała Kuczałka, po odejściu Grzegorza Gulczyńskiego mieliśmy największą dziurę i tutaj szukaliśmy zawodnika o tym profilu. Dużo rozmów na jego temat, dużo oglądania jego występów, także jestem przekonany, że Przemek wzmocni nasz zespół na tej pozycji. Do rozpoczęcia sezonu zostało 1,5 tygodnia, przed nami ostatni sparing ze Skrą Częstochowa. Można powiedzieć, że będzie to taka próba generalna dla naszego zespołu? Nie. W dalszym ciągu będzie to trening. Oczywiście pewnie będzie więcej zawodników występowało, tych, którzy są przymierzani do gry. Mamy zaplanowane grę w większym wymiarze czasowym. Mamy zaplanowane 4x30 minut i chcę zobaczyć zawodników, jak reagują w tej naszej strukturze w większym wymiarze czasowym. Nie będzie to próba generalna. Próbą generalną będzie mecz w Puławach i od tego meczu już będziemy mogli zacząć grać o punkty. Mecze sparingowe są po to, żeby zobaczyć, jak drużyna się prezentuje i oczywiście uczyć się siebie i w tym kierunku, akurat w tym okresie przebudowy idziemy. Dziękuję.